Nigdy nie rób tych trzech rzeczy, gdy wychodzisz na scenę do ludzi. Dykcja, wystąpienia publiczne, praca z kamerą i mikrofonem. To dziedziny, w których pomagam ludziom osiągnąć swój maksymalny potencjał. Nigdy nie schlebiaj swojej publiczności, inaczej twój występ może spokojnie pozostać mailem. Za to zawsze inspiruj, prowokuj i wyprowadzaj ze strefy komfortu. No i zmuszaj swoją publiczność do myślenia. W końcu za to masz płacone, prawda? A jeśli masz jakąś książkę do wystąpień publicznych, szybko zakop ją na jakiś czas w ogrodzie albo oddaj znajomym. Bo jedyne, co musisz wiedzieć, to jak powstaje komunikat, czyli myśl, słowo i gest. To wszystko umiesz, możesz tylko tego nie wiedzieć. Jedyna rzecz, nad którą musisz pracować zawsze, to eleganckie i ładne mówienie, czyli dykcja. A jeśli chcesz profesjonalnie podejść do pracy nad głosem, skomentuj tę rolkę słowem głos i odbierz dostęp do mojego topowego, darmowego masterclassa 4 poziomy wtajemniczenia dykcyjnego i zdobądź głos marzeń. Mam nadzieję, że pomogłem. Miłego dnia i pysznej kawusi życzę.